Sandomierz jako jedno z nielicznych miast z klubem z prawie stuletnią tradycją nie dysponuje boiskiem treningowym. Na płycie przykosały spotkania, rozgrywają i się do nich przygotowują nie tylko seniorzy Wisły, ale także juniorzy międzyszkolnego uczniowskiego klubu sportowego. To, że Murawa nadaje się do użytku, jest wyłącznie zasługą dbających o nią pracowników ośrodka sportu i rekreacji. Dotychczas o konieczności budowy boiska treningowego tylko się mówiło, nie podejmując żadnych w tym kierunku działań. Musimy skupić się na utworzeniu boiska treningowego pełnowymiarowego, gdzie po prostu i Wisła, i zawodnicy Wisły, i zawodnicy MUKS-u, i mieszkańcy będą mogli ćwiczyć. Dzisiaj jedynym boiskiem treningowym, gdzie piłkarze mogą szlifować różnych grup wiekowych, szlifować swoją formę umiejętności, to jest boisko na stadionie przy ulicy Koseły. To jest rzecz niedopuszczalna. Pełnowymiarowe boisko ma powstać na terenie szkoły rolniczej w Mokoszynie. Zaaplikowaliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Sportowa Polska. Dogadaliśmy się i tutaj ogromne podziękowania dla pani dyrektor zespołu szkół w Mokoszynie, pani Alicji Szatan, która wyraziła zgodę na użyczenie terenu na potrzeby boiska. No jesteśmy na ostatniej prostej, liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Burmistrz Niedźwiedź zapewnił, że miasto mimo złej sytuacji sportowo-organizacyjnej, w jakiej znajduje się klub, nadal będzie Wisłę finansowo wspierać. Będziemy wspomagać Wisłę tak jak obiecaliśmy, to jest zadanie własne gminy. Myślę, że nie możemy zostawić klubu, który ma stuletnią historię, jest dumą miasta, samemu sobie. Rozmawiałem z prezesem, prezes złożył pismo, w świetle którego w lidze okręgowej dotacja będzie wystarczać mu w okolicach 200-215 tysięcy złotych. Takie pieniądze zabezpieczenie myślę, że wyższe. Jerzy Strzyż, STV Info.